wracając na chwilę jeszcze do Janusza Korwin-Mikkego, on poglądów nie zmieniał i wcześniej wam to nie przeszkadzało, dlaczego teraz przeszkadza? Dlaczego na niego chcecie zrzucić porażkę? Nie, bo czym innym jest zachowanie w trakcie kampanii, a czym innym są te poglądy, które są gdzieś tam znane od lat. Czy to w kampanii się, ufasz pokazywać, tak, oszukiwać wyborców? Nie oszukiwać wyborców. Natomiast jednak mimo wszystko jest to pewnego rodzaju, nie z poglądami Janusza Korwin-Mikkego na te właśnie sprawy szliśmy do wyborów. No ale z nim na listach szliście. Ale jednocześnie, no dobrze, no ale no nie, to jest tak, że każda partia ma jakieś swoje określone cele do zrealizowania, mamy swój program i jednocześnie z tym idziemy. I nawet jeśli jakaś postać ma poglądy sprzeczne z tym programem, to jednak podporządkowuje się temu, że jednak reprezentuje program, z którym idziemy. I potem go chce realizować. Natomiast pan Janusz postanowił robić zupełnie odwrotnie.